nędzny sobie urodzony z drzumu za kolebkę tam. Cóż jeszcze był otoczony, bydło, pasterze i siano. Ubozy was to spotkało, pytać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Mario! Kim jesteś? Bądź pozdrowiona, Mario. Bóg obdarzy cię łaską. Pan jest z tobą, by ci błogosławić. Nie rozumiem, co to wszystko znaczy. Nie bój się, Mario. Znalazłaś łaskę u Pana. I oto poczniesz w łonie i porodzisz syna. I nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazywany synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. Ale jak to możliwe? Jak to się stanie? Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Jesteś służebnicą mojego Pana, więc niech się stanie według Bożej woli. Pewnego razu, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, zaniepokojony diabeł postanowił spotkać się ze swoimi towarzyszami. W spotkaniu nadał tytuł: Niech zapomną o Bożym Narodzeniu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje zaproszenie. Jak wiecie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy ludzie bardzo dużo myślą o Jezusie, o Bogu i tym oto sposobem zbliżają się do krzyża Golgoty, a ich serca są otwarte na Ewangelię. Myślę, że widzicie w tym problem. Celem naszego spotkania jest więc opracowanie takiej strategii, żeby ludzie odwieść od tych myśli. Wiele już zrobiliśmy, ale teraz naprawdę musimy wytężyć nasze umysły. Czekam więc na wasze propozycje. To może ja zacznę. Stworzę im świętego Mikołaja, taki tam miły Pan. Dzieciakom będzie rozdawał prezenty. Stworzę nawet projekt. Po czasie zapomną o Jezusie, a skoncentrują się na Nim. Niezły pomysł. W ten sposób zmusimy rodziców, żeby kupowali im prezenty. Niech to będą drogie prezenty. Wiecie, rodzice będą wtedy myśleć tylko o pieniądzach, a zapomną o Bożym Narodzeniu. A dzieci? Dla nich o wiele lepszą atrakcją będą prezenty niż jakieś dziecko narodzone w stajni. Ja też mam pomysł. Mówmy im, że z okazji świąt muszą dekorować domy. Wiecie, światełka, kolorowe ozdoby i tak dalej. Niech wydają na to pieniądze. Niech ta ciepła atmosfera odwróci ich myśli od Syna Bożego. Świetnie. A co z oazą świąt? Bo jak sami wiecie, ona sama w sobie mówi o Jezusie. Gwiazdka. Nazwiemy ją gwiazdką. Krócej się to wymawia i tak naprawdę nikt nie będzie się zastanawiał, o jaką gwiazdkę chodzi. No, niech też daje prezenty. Będzie śmiesznie. O, i niech myślą, że święta chodzi o rodzinę, pokój na świecie, zgodę i tak dalej. Rozumiecie, niech to będzie taka rodzinna impreza. Przecież te rzeczy aż tak nam bardzo nie szkodzą. Niech myślą o wszystkim, tylko nie o narodzinach Chrystusa. Będą uważać się za dobrych, jeżeli przez ten cały rok będą mili dla siebie. Ja też mam pomysł. W czasie świąt ludzie więcej czasu spędzają przed telewizją. Wyrzućmy z niej programy dotyczące Bożego Narodzenia, a zostawmy te dotyczące Mikołaja, koinki lub rodzinnej atmosfery. Co z kolędami? One też mówią o Jezusie. To proste. Zmienimy kolędy na tematykę niezwiązaną z Jezusem Chrystusem. Brawo, chłopaki! Jesteście pełni zapału.
Niech ludzie zaczną kupować, gotować, wydawać pieniądze. Okłamujcie ich telewizją i świąteczną atmosferą. Niech będą sfrustrowani, aż osiągniemy nasz cel. Do dzieła! Józefie, odpocznijmy, dalej nie mogę. Zostań tu, a ja poszukam dla nas jakiegoś schronienia. Czy nie znalazłoby się dla mnie i dla niej jakieś schronienie? Oj nie, nie ma już miejsca pod naszym dachem. Może idźcie do naszych sąsiadów. O, tam. Jest ze mną kobieta brzemienna. Czy nie znalazłoby się dla niej przynajmniej jakieś schronienie? Proszę. Nie, nie, nie. To chyba jakaś pomyłka. U nas nie ma żadnego wolnego miejsca. Proszę, przyjmijcie tylko ją i to dziecko, które nosi pod swoim sercem. Rozumiem waszą kłopotliwą sytuację, ale niestety nic nie możemy poradzić. U nas już miejsc nie ma. Jak mogło się zdarzyć, że nikt nie przyjął do domu świętej rodziny? Pukali przecież do wielu drzwi, ale wszędzie spotykały ich te same słowa. Nie ma już miejsca, wszystko zajęte. Rzeczywiście, musiało być tłoczno. Zjechało się do Betlejem wielu podróżnych. Józef był biedny, nie miał pieniędzy, a każdy kąt w Betlejem pewnie drogo kosztował. Jestem przekonany, że gdyby Jezus narodził się tu, u nas, na naszej ziemi, w naszym mieście, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdyby u nas było Betlejem, wszyscy mieszkańcy zaprosiliby Marię i Józefa do siebie. To pewne. A jeśli święta rodzina chodzi między nami? Chrystus powiedział przecież, że w każdym człowieku, którego spotykamy, jest On sam. Ktoś puka do naszych drzwi. Kto tam? Szukamy noclegu. Dzisiaj Wigilia, a my nie mamy schronienia. Żona oczekuje dziecka. Nie mamy dokąd pójść. Proszę, przyjmijcie nas choć na kilka chwil. Ojej, u nas nie ma miejsca. A poza tym jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowania Wigilii. Idźcie dalej. Jeśli ona jest brzemienna, to idźcie do szpitala, a nie tu. Tak, tak będzie najlepiej. Tam będzie miała fachową opiekę. Znowu ktoś puka. Kto tam? No nie, już mam tego dość. Teraz jakiś żebrak. Czego chcesz? Tylko szybko, bo ciasto w piecu i ma jeszcze mnóstwo przygotowań do Wigilii. Proszę o wsparcie, jestem głodny, a na dworze taki mróż. Mógłbym dziś zostać u was tylko parę godzin, a jutro rano już wypójdę, proszę. Macie wpuścić do domu? Tak odświętnie posprzątanego? Jeśli nie masz na hotel, to idź do opieki społecznej. A tak w ogóle, to on wygląda mi jakoś podejrzanie. No to już wiesz, gdzie można znaleźć wsparcie. Żegnam. Naiwnych sobie znaleźli. O, już pewnie gwiazda jest. Nastawię magnetofon i zaśpiewamy razem Bóg się rodzi. Nie, nie śpiewajmy jeszcze. Jeszcze trzeba nakryć talerz dla nieznajomego gościa. Ciasno bo ciasno przy tym naszym stole, ale staropolski zwyczaj szanujemy. Ktoś pukał do drzwi naszych, aleśmy nie słyszeli. Ledwo starczyło czasu. Opłatkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje, puka dalej, a my dla nieznajomych stawiamy biały talerz. Takeśmy się śpieszyli, kłócili i cieszyli, że wszystko pogubili w tej najważniejszej chwili. Życzymy najlepszego, opłatek każdy kruszy i nikt nie wie dlaczego, samotność mamy w duszy. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie.
Dzieciątko człowie, z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. To betlejemska gwiazda przecie, to ogromnego cudu znak. Tego dnia Boga rodzi się dziecię dla odkupienia ludzkich wad i grzechów, których niszczą życie wszystkich pokoleń ludzki brud. To Syn Boży rodzi się skryciem, by odkupienia nastąpił cud. Zatem już nadszedł ten wielki czas, zaraz musimy się rozdzielić, by wszędzie dotarł każdy z nas z nowiną, którą trzeba się dzielić. Która nam serca rozwesela, bo to cudowna dla ludzi wieść o narodzinach Zbawiciela. O, jakaż piękna tutaj parada. Witam serdecznie wszystkich zebranych. I właśnie bardzo dobrze się składa, że widzę tylu ludzi kochanych. Bo wieść wam przyszłam ogłosić dzisiaj. Jezus Zbawiciel w szopie w Betlejem. Ach, i kto by o tym kiedyś pomyślał? Przyszedł na świat i leży w żłobie. Ten cud stał się dawno przed wielu wiekami i odtąd Jezus zawsze jest z nami. Jest w naszych sercach, w duszy głęboko. Miłością splata ludzi pokornych, wyoszcza nasze ucho i oko na zło i dobro dzieci niesfornych. Myślisz, że nam uwierzą? Oczywiście, dziadku, muszą. Mam taką nadzieję. Opowiedz im dokładnie o tym, co się wydarzyło. Ludzie w Betlejem znają nas. Wiedzą, że nie zmyślamy historii, żeby zwrócić na siebie uwagę. Anioł od Boga przychodzi do nas, biednych pasterzy. W dodatku z taką nowiną. Byłem przerażony. Wszyscy byliśmy, synu. Sposób, w jaki to mówił i jego wygląd, to wszystko sprawiło, że przestałem się bać. A potem powiedział nam, dlaczego przyszedł. Że przyszedł ze wspaniałą nowiną. On przyszedł z nieba, by powiedzieć nam, rodzinie pasterzy, dobrą nowinę. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Pan, czy to oznacza, że On będzie naszym królem? Czy On będzie naszym władcą? Z pewnością nie będzie to taki jak... Będzie o wiele większy i potężniejszy niż jakikolwiek król. Z pewnością nie będzie jeździł rydwanem lub noszony przez ramiona niewolników w specjalnym siedzeniu. Jak król Herod. Ten Zbawiciel, o którym śpiewali aniołowie, to niemowlę, nowonarodzone dziecko. Czy on będzie naszym władcą? Jeśli ktoś usłyszy, o czym mówisz, wszyscy będziemy mieli problemy. Dziecko również. Zastanawiam się, skoro on jest z małym dzieckiem, to jak go znajdziemy? Bóg nam pomoże. Jak może to zrobić? Nie możemy podchodzić do ludzi na ulicy i pytać się, gdzie jest dziecię Chrystus. Zresztą o tej porze i tak wszyscy będą w łóżkach. Bóg w swojej mądrości posłał anioła, aby anioł nam powiedział o tym, co się stało. Może jego rodzice są wśród tych wszystkich ludzi, którzy przybyli do Betlejem, aby zapłacić podatek. Spróbujmy najpierw w gospodzie. Ale anioł powiedział, że znajdziemy dziecko owinięte w pieluszki i... I położone w żłobie. Och, pośpieszmy się. Już prawie jesteśmy. Popatrzcie, tu jest stajnia przy gospodzie. Słyszę bydło w środku i... I słychać odgłosy dziecka i śpiewaną kołysankę. Czy możemy wejść? Mamy dobrą nowinę, którą chcemy się podzielić. Dobrą nowinę o wielkiej radości dla wszystkich ludzi, ale przede wszystkim dla was. Teraz się czuję, jakbym chwalił Boga, jakby to robiły wszystkie anioły. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój tym, w którym ma upodobanie. Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany,
uwierzyć, że to robię. Co z tobą? Popatrz na mnie. Siedzę tu w papierowej koronie na głowie. Wyglądam bardzo śmiesznie. A spójrz na mnie. Ja mam na głowie ręcznik. To, że ty wyglądasz śmiesznie ode mnie, to nie oznacza, że ja nie wyglądam głupio. Co cię wprawiło w taki zły nastrój? Nie lubisz świąt? Wręcz przeciwnie. Jest tyle prezentów, dobrego jedzenia, przyjęć. Nie wspominając o 2 tygodniach wolnego od szkoły. Kocham święta. Chodzi tylko o te głupie programy świąteczne, bez których mógłbym się obejść. Skoro tak, to nie myślisz chyba zbyt dużo o Jezusie. Chwileczkę, to nie tak. Powiedziałem, że nie lubię programów świątecznych, ale to nie oznacza, że nie lubię Jezusa. Programy świąteczne opowiadają historię Jezusa. W tym zawiera się cały sens świąt. Tak, tak, wiem wszystko o dziecku, które przyszło na ziemię. Ale jaką to dziś robi różnicę? Po pierwsze, gdyby Jezus się nie narodził, nie mógłby też umrzeć. To prawda. Powodem, dla którego Jezus przyszedł na ziemię, było to, aby za nas umrzeć. Bóg zawsze wymagał ofiary za grzechy popełniane przez ludzi. Ale gdy Jezus umarł, to on stał się ofiarą za nasze grzechy. Tak, ja to wszystko rozumiem. Ale dlaczego po prostu Bóg nie posłał Jezusa jako dorosłego człowieka? I wtedy i tak by mógł umrzeć i zapłacić za nasze wszystkie grzechy. Przypuszczam, że mógłby tak zrobić. Ale odkąd Jezus przyszedł na ziemię jako małe dziecko, musiał dorastać jak inni ludzie. Musiał przechodzić przez takie same problemy jak wszyscy inni. Biblia mówi, że Jezus był koszony, tak jak ty i ja. Myślisz, że Jezus myślał o kradzieży cukierków lub ściągają na sprawdzianie? Niedokładnie, ale szatan chciał sprawdzić, by Jezus był nieposłuszny Bożym zasadom i w taki sam sposób kusi nas dzisiaj. Myślę, że wiem, o co ci chodzi. Kiedy Bóg posłał Jezusa jako małe dziecko, dobrze wiedział, co robi. A ty nie powinieneś być zażenowany tym, że jesteś mędrcem w świątecznym programie. Mędrcy byli świadomi, kim był Jezus. To byli bardzo mądrzy ludzie. Dlatego nazywamy ich mędrcami. Naprawdę? Naprawdę. To byli jedni z najmądrzejszych ludzi w tamtych czasach. Odbyli długą drogę, aby oddać cześć Jezusowi. Masz rację. Już czuję się lepiej w mojej roli. Świąteczne widowiska nie są pustą tradycją. To powód, dla którego robimy te same rzeczy co roku. O, to mój sygnał. Idę pilnować mojego stada. Dzięki i do zobaczenia. Kuba, dzięki. Pani Irowska pytała mnie, czy zagrałabym na nabożeństwie, ale powiedziałam jej, że nie dam rady, bo wiem, że bardzo bym się bała. Cześć, Krysia. Ej, ciągle grasz w szkolnym chórku? Tak, bardzo to lubię. Oczywiście nie wszystkie piosenki mi się podobają. Ostatnio mama musiała mi nawet zwolnić ze śpiewania jednej, gdyż nie do końca odpowiada naszym chrześcijańskim zasadom. Niektórzy się ze mnie śmiali. Wiesz co, mogłabyś grać w grupie uwielbiającej. Nasz lider szuka dobrego sopranu. Wiem, pytam je, czy bym nie chciała, ale mam próby w szkolnym chórku i wiele innych zajęć dodatkowych. Jeszcze te zadania domowe. Nie dałabym rady. O, idzie Gaba. Hej, Gaba. Czemu taka spóźniona? Mamy nowych sąsiadów. Widziałam dzieci bawiące się na podwórku, więc zatrzymałam się, aby ich przywitać. Muszą być bardzo bogaci, mają świetne rowery i uczą się jeździć konno. Twierdzisz, że po prostu podeszłaś i przedstawiłaś się? Nie krępowałaś się albo coś? Nie, dlaczego? Zaprosiłaś ich może na niedzielne nabożeństwo? Raczej nie, stwierdziłam, że i tak by się nie zgodzili.
Cześć. Ojej, przepraszam za spóźnienie. Wiecie, co się stało? Roznoszenie gazet zajęło mi więcej czasu, niż sądziłem. I wiecie, co jeszcze? Znowu przebiła mi się opona. Ludzie, nie mogę zaczekać, kiedy kupię sobie nowy rower. Dobrze, że masz przynajmniej możliwość trochę zarobić. Dobra, ludzie, zacznijmy nasze spotkanie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy omówić, jest sprawa świątecznego przyjęcia. Co robimy w tym roku? Zwykle mieliśmy ciasteczka i herbatę, no i wręczaliśmy sobie prezenty. Chciałabym, żeby w tym roku wymyśliliśmy coś innego. Wczoraj, gdy sporządzałam listę prezentów, które chciałabym w tym roku otrzymać pod choinkę, podszedł do mnie brat i zapytał, czyje to w końcu urodziny? Twoje czy Pana Jezusa? Wiem. Zróbmy więc przyjęcie urodzinowe dla Pana Jezusa. Świetny pomysł. Super. Dobrze, tak więc może zrobimy to przyjęcie i wszyscy przyniesiemy prezenty dla Pana Jezusa. A co możemy mu dać? Myślę, że powinniśmy pójść do domu i spytać Pana Jezusa, co by chciał od nas dostać. Tak zróbmy. Spójrzcie na te prezenty. Chodź, weźmy je, otwórzmy je. Ale one nie są dla nas. Wiem, po prostu lubię otwierać prezenty. Otworzymy je za chwilę. Najpierw się pomódlmy. Panie Jezu, tak dziękuję Ci, że choć jesteś Bogiem, przyszedłeś na ziemię jako człowiek, aby oddać za nas swoje życie. Zniosłeś wiele trudu i cierpienia po to, aby uratować nasze dusze. Dziś chcemy zrobić coś dobrego dla Ciebie, choć niewiele mamy. Chcemy Ci coś dać, a przede wszystkim, Boże, oddajemy nasze serca. Amen. Czy teraz możemy otworzyć nasze prezenty? Teraz tak. Może ja zacznę. To jest mój dar. Chciałabym być lepszym świadectwem dla Pana Jezusa i dlatego zamierzam zaprosić moich nowych sąsiadów do naszego kościoła w niedzielę. Dobry pomysł. Teraz moja kolej? Nie, teraz ty jesteś, Krysiu. Myślę, że Jezus chciałby, żebym dołączyła do grupy uwielbiającej w naszym zborze. Chcę używać mojego głosu dla Niego. Ola, teraz Twoja kolej. Daję Jezusowi moją zdolność grania na pianinie. Następnym razem, gdy zaproponują mi, bym zagrała w kościele, zamierzam się zgodzić. Jeśli będę się denerwowała, wierzę, że Jezus będzie ze mną i mi pomoże. Teraz ja? Tak, teraz ty. Dam Bogu część pieniędzy, które zarobiłem roznosząc gazety. Nigdy o tym więcej nie myślałem, ale skoro Jezus dał mi możliwość zarobienia pracy, to chciałbym mu oddać część zarobionych pieniędzy. A ty, Kuba, nie masz nic, co byś chciał dać Panu Jezusowi? Tak, właściwie to chciałbym oddać Jezusowi swoje serce. Wspaniale. Wspaniale, super. Krzysiu, rozproś się w restauracji, a ty, Małgosiu, zacznij rozstawiać stajenkę. Tylko pośpieszcie się, dziewczynki, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dziewczynki, a gdzie podziewa się wasz tato? Co tam się dzieje? Czy to jest twój sposób na wymiganie się od świątecznych dekoracji? Ale rzeczywiście, Basiu. Umyślnie upuściłem sobie pudło z dekoracjami na głowę, żeby przypadkiem dostać wstrząsu mózgu i przespać całe święta. Śmieszny, Piotrek, bardzo śmieszny. Mamusiu, tatuś mógł się zranić. Nie, Małgosiu, nic mi się nie stało. Pozbyliśmy się tylko kilku światełek i to było na tyle. A teraz jest pomóc mamusi. Ale tatusiu, ja... Małgosiu, mamusia naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Idź prędko i zrób, co do ciebie należy. Posłuchaj, Piotrek, jeśli chodzi o dekoracje na zewnątrz domu, to zeszłej nocy, kiedy nie mogłam spać, bo myślałam o tym wszystkim, co mam jeszcze do zrobienia, narysowałam plan naszej świątecznej dekoracji w tym roku. Spójrz. A co to ma być? To już nie wystarczy kilka światełek na kilku gałązkach choiny? Co, mamy całe miasto oświetlić? Mamo, zgubiło nam się. Małgosiu, nie teraz. Widzisz, że rozmawiałam z twoim tatą na temat dekoracji. Posłuchaj, Piotrek. W zeszłym roku Szewczykowie po drugiej stronie ulicy wygrali konkurs na najpiękniej udekorowany dom w mieście. Pani Szewczyk nie przestawała o tym gadać. Całymi tygodniami musiałam tego wysłuchiwać. Tylko się chwaliła, chwaliła i chwaliła. W tym roku musimy jej pokazać. Jej i wszystkim innym. A od kiedy święta stały się konkursem dekoracji?
Wiesz, ile my musimy zarobić, że na te lampki musimy pracować na dwie zmiany chyba. Oj, Piotrek, przestań wyolbrzymiać. Obliczyłam, że potrzebujemy tylko 4000 światełek, żeby pobić Szewczyków w tym roku. Tylko 4000? To jest więcej watów, niż jesteśmy wszyscy warci. Dosyć tego, ja nie ułożę na tę sprawę ani grosza. Dobrze, Piotrek, sama rozwieszę te dekoracje. Mamo, brakuje nam... Zosia, nie teraz, popatrz, nawet nie powiesiłaś jeszcze łańcucha. Czy ja mam wszystko robić sama? Basiu, uspokój się. Do świąt mamy cały tydzień. Mnóstwo czasu. Co jeszcze ma być zrobione? Co jeszcze? Co jeszcze? Proszę, wybieraj. Trzeba opakować prezenty, ułożyć menu, zrobić zakupy, ugotować. Och, i jeszcze nie zapomnieć organizować wieczoru kolęd. Kolędy! Uwielbiamy śpiewać kolędy. A wiecie, jak nazywałaby się Wigilia bez śpiewania kolęd? Nie, tatusiu, jak? Cicha noc. Pewnie, najlepiej być modralą. Może byśmy tak wreszcie coś zrobili przed tymi świętami? Basiu, uspokój się. Mamy mnóstwo czasu. Czego nam tutaj brakuje? Miłości, spokoju, pokoju na świecie. Próbuję wam powiedzieć, brakuje nam... Dobre wieści, pokój na świecie. Kto ma czas na to wszystko? Są święta. Babcia! O, mamo, wcześniej przyjechałaś. Matka Zuzanna. Nie ma jej na mojej liście aż do wtorku. A dziś jest sobota. Jestem o 3 dni spóźniona. Przyjechałam wcześniej, bo pomyślałam, czy nie potrzebujecie pomocy. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ale rzeczywiście, że nie, mamo. Przyjmiemy każdą pomoc, jaka się nadarzy. Czy to nie jest miła niespodzianka? To niewątpliwie niespodzianka, matko Zuzanno, ale cieszymy się, że przyjechałaś. Może chciałabyś to odpocząć po swojej podróży? Odpocząć? Odpocząć? Całymi dniami odpoczywam. Może dasz mi, słonko, jedną z tych twoich list, a ja się nią zajmę. Listy? Jakie listy? No cóż, może jest kilka rzeczy, w których przyda mi się pomoc. A ty, słonko, może ty odpoczniesz? Wyglądasz na taką dosyć spiętą. Spiętą? Wcale nie jestem spięta. Halo? Tak, to Nowakowie. Nie jestem chętna ofiarowywać znowu jakichkolwiek pieniędzy na waszą organizację. Tak, wiem, że są święta i nagle wszyscy prowadzą jakieś akcje charytatywne. Jak to, gdzie jest moja świąteczna dobroduszność? A gdzie jest pańska? Czy zapłaci pan za nasze rachunki, kiedy zaczną napływać po świętach? Albo ma pan może ochotę pomóc mi gotować, sprzątać, opakowywać prezenty? Halo, halo. Kochanie, czegoś nam brakuje. Czego znowu można wam brakować? Mam wszystko spisane tu na liście. Mamusiu, proszę posłuchaj. Mamusiu, brakuje nam Dzieciątka Jezus. Jak to brakuje nam Dzieciątka Jezus? Musi tu gdzieś być. Wiem, że w zeszłym roku to było. Nie mam czasu na szukanie Dzieciątko Jezus. Po co nam ono w święta? Brakuje nam Dzieciątka Jezus? Zobacz, mamusiu, już nie brakuje. Ono było tylko odłożone nie na swoje miejsce. Już w porządku. Nie, Zosiu, nie jest w porządku. Postąpiłam źle, bardzo źle, odkładając Pana Jezusa na niewłaściwe miejsce w moim sercu. Wybaczcie mi. Małgosiu, czy chciałabyś teraz dokończyć stajenkę? Teraz, mamusiu, Pan Jezus jest we właściwym miejscu. Pełni natchnienia, pełni zdziwienia.
serca na dzień. Byłeś dzieciątkiem, jak każdy z nas. Figle płatałeś nie jeden raz. Matkę i ojca bardzo kochałeś, Boga za wszystkim zawsze słuchałeś. Co roku serca składamy u Twego boku. Miłość dajemy w ten wielki czas. Pokłon bijemy nie jeden raz. Mamy Cię, Jezu, kochamy od lat. Aż serce w nas rośnie, aż słów nam już brak. Na świat przyszedłeś światle tej nocy, cudowny świętek gwieździstej nocy. Tu przywitali Cię Twoi królowie, tu wybyli też pastuszkowie. Jezu, kochamy od lat, aż serce nas.